Dzień dobry, nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu główne, wybrane przeze mnie pary walutowe na średnioterminowych interwałach czasowych, czyli przede wszystkim wykresy 4-godzinowe i wykresy dłuższe. Pierwszy walor, który dzisiaj będziemy analizować, to popularny kabel, czyli funt sterling notowany do dolara amerykańskiego. I przed momentem publikowane były dane dotyczące konstrukcyjnego wskaźnika PMI dla gospodarki brytyjskiej. Dane prawdopodobnie lepsze od oczekiwań, gdyż na razie nieznaczny 30-pipsowy wzrost notowań. To, co jest istotne, to scenariusz średnioterminowy, czyli konsolidacja tworząca trójkąta. Zgodnie z tym, co napisałem w dzisiejszym porannym komentarzu, nie jest jeszcze pewne, czy została zakończona cała formacja trójkąta. Innymi słowy, czy fala E została już ukształtowana. Taki scenariusz pokazywałaby ta przerywana niebieska linia, czyli ukształtowanie w takim przypadku fali A, B, C, D i E już nastąpiło i obecnie rozpoczyna się impuls spadkowy, który zbuduje nowe dno. W alternatywnym wariancie, bazującym trochę na korelacji z euro-dolarem, zakładałbym jednak, że dzisiejsze poranne przebicie dna pozwoliło na ustanowienie fali D i następnie być może czeka nas jeszcze jedna trójfalowa korekta wzrostowa, która powinna dotrzeć w okolice 1,51-1,5150, czyli do takiej strefy, gdzie ta fala E, czyli ostatnia fala w trójkącie, mogłaby się zakończyć. Niezależnie od tego, który z tych dwóch scenariuszy przyjmiemy, szczyt fali C, czyli okolice 1,5224, nie powinien już zostać naruszony, nie powinien już zostać przełamany. Niewykluczone, że zostanie rozegrany podobny scenariusz do dnia wczorajszego, czyli dynamiczne wzrosty po publikacji PMI-ów dosłownie przez kilkanaście minut, a potem jeszcze silniejsze odwrócenie, tak jak to miało miejsce w dniu wczorajszym. Potencjał spadków dla tej pary walutowej oceniam do poziomu 1,48, ale tak naprawdę minimalny, wymagalny poziom to przebicie dna fali B, czyli poniżej 1,4950. To, co jest istotne w ostatnich dniach na rynku walutowym, na rynku Forex, to ewidentnie brak fundamentu dolarowego, który oddziaływałby na poszczególne krosy. Większość par walutowych porusza się na fundamenty czy doniesienia związane z tą drugą parą w kwotowaniu. Na razie sytuacja w Stanach Zjednoczonych odeszła na dalszy plan. To, co jest istotne, to sytuacja w Wielkiej Brytanii. Zresztą, jak Państwo widzą, notowania popularnego kabla są bliskie wielomiesięcznych minimów. Z drugiej strony euro-dolar po informacji o wprowadzeniu programu skupu aktywów próbuje wygenerować większą korektę wzrostową. Z kolei popularny kangur, czyli dolar australijski notowany do dolara amerykańskiego, jest najniżej od kilkudziesięciu miesięcy. Zaś dolar jen się konsoliduje. To pokazuje właśnie brak tego fundamentu dolarowego, co na pewno utrudnia identyfikację trendów na poszczególnych parach walutowych i umożliwia także silniejszy wpływ danych z drugiego kraju, czyli z waluty, która jest druga w kwotowaniu względem dolara amerykańskiego. Tak wygląda sytuacja na popularnym kablu. Do tej pary walutowej wrócimy na sam koniec webinaru i zobaczymy, w jaki sposób informacje o tym lepszym wskaźniku konstrukcyjnym PMI, który notabene nie jest jakimś niesamowicie ważnym wskaźnikiem, natomiast dość często ta para walutowa rusza się podczas publikacji tych danych. No i zobaczymy, w jaki sposób finalnie te wiadomości zostaną zdyskontowane. Para walutowa, o której na pewno wiele powinniśmy dzisiaj powiedzieć, to popularny kangur, czyli dolar australijski kwotowany do dolara amerykańskiego. W nocy została opublikowana decyzja o obniżeniu stóp procentowych przez Bank Rezerwy Australii. Dodatkowo w oświadczeniu kolejne słowa wspomagające przecenę dolara australijskiego, mianowicie władze monetarne Australii stwierdziły,
że dolar australijski jest przewartościowany i spadek wartości tejże waluty jest potrzebny do tego, aby zbilansować gospodarkę kraju. No, po tych informacjach, po tej obniżce, która była w pewnym stopniu już dyskontowana przez rynek, kurs aut USD, czyli dolar australijski do dolara amerykańskiego, zanotował ponad 200-pipsową przecenę. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, to miejsce, do którego dotarliśmy na wykresie tygodniowym. Dotarliśmy do strefy, o której pisałem od początku tego roku, czyli strefa 76,60-76, to jest strefa, gdzie znajduje się bardzo silne wsparcie, które może zadziałać, no oczywiście może one również zostać sforsowane. Natomiast w tym rejonie spodziewałbym się przynajmniej kontry strony popytowej, jeśli nie zakończenia długoterminowego ruchu spadkowego. Co w tym miejscu się znajduje? Po pierwsze, dolne ograniczenie zielonego kanału spadkowego, natomiast jest to mniej istotna rzecz. Dla mnie, jako analityka posługującego się teorią fal Eliota, istotniejsze są te dwie poziome różowe linie pokazujące istotne relacje poszczególnych fal. Po pierwsze, na tym poziomie mamy równość fali Y, czyli tej fali spadkowej trwającej już ponad rok, do fali W. Po drugie, fala C w zygzaku spadkowym w tym miejscu ma 162% długości fali A, czyli najpopularniejsze wydłużenie w zygzaku, jakie mamy dostępne. To wskazywałoby na możliwość odbicia, jeśli nie odwrócenia trendu, ale tak jak wielokrotnie powtarzałem, odwrócenie trendu będzie możliwe dopiero wtedy, gdy na przykład interwale godzinowym uda się zaobserwować 5 fal wzrostowych. Jeżeli będziemy mieć klarownych 5 fal wzrostowych, będzie to sygnał do dalszych wzrostów. Jeżeli te wzrosty, te odbicia będzie miało jakąś formację trójfalową, to prawdopodobnie będzie to korekta w tym dalszym ruchu spadkowym. Co ciekawe, wczorajsza korekta, która została ukształtowana, była praktycznie niemożliwa do zagrania z punktu widzenia teorii fal Eliota. Powstała wydłużona korekta płaska, w której dodatkowo fala C była klinem kończącym, czyli bardzo, ale to bardzo rzadko występująca formacja. Początkowo myślałem, że będziemy tworzyć większego trójkąta, natomiast to niespodziewana decyzja o obniżce stóp procentowych sprowadziła notowania wyżej, no i oznaczała ni mniej, ni więcej tyle, że korekta przyjęła inną formę niż zakładany trójkąt, a właśnie wydłużoną korektę płaską. Kolejny bardzo interesujący walor do rozpatrzenia zarówno w krótszym interwale czasowym, jak i w dłuższym interwale czasowym to dolar jen. Może zacznijmy analizę od wykresu 4-godzinowego, później przeniesiemy się także do większego interwału czasowego. W ostatnich dniach przeciągała się ta korekta budująca zakładaną falę D. No i dzisiejsze nocne kolejne przełamanie lokalnego dna zmusiło mnie do zmiany pewnych oznaczeń falowych. Najprawdopodobniej fala D została już zakończona. I trójkąt, o którym wielokrotnie w ostatnich dniach pisałem, przybrał trochę inną postać. Fala B została zakończona wcześniej. No i nie doszło do przebicia ekstremów tego trójkąta. Natomiast udało się oczywiście przełamać szczyt fali A, więc zygzak został zakończony i fala D mogła zostać ukształtowana. Co więcej, od tych miejsc mamy trójfalowy ruch spadkowy, który może być kolejnym zygzakiem, który by zbudował falę E i zakończył formację trójkąta. Co jest istotne, skorygowaliśmy się rano dokładnie do 61,8% zniesienia Fibonacciego tej fali D. Niezależnie od przyjętego scenariusza, ponieważ w wariancie alternatywnym fala D jest jeszcze budowana, niezależnie, tak jak mówię, od tego alternatywnego wariantu, dołek fali C, czyli poziom 115,85, nie może już zostać naruszony. Różnica w tych dwóch wariantach jest taka, że w wariancie podstawowym, czyli mówiącym o zakończeniu fali czwartej, powinniśmy zmierzać najpierw do okolic 119 na przebicie tej konsolidacji, a następnie na wybicie poziomów 120, czyli do okolic 121 i dalej
122, czyli nowe wieloletnie maksima. W wariancie alternatywnym doszłoby najpierw do wybicia konsolidacji 119, być może dojścia do okolic 120, potem kolejny ruch korekcyjny i dopiero właściwy trend wzrostowy. Natomiast w ujęciu dziennym ten wykres już wygląda bardzo ładnie. Po zakończeniu fali czwartej budujemy ostatnią falę w impulsie wzrostowym. Ukształtowana jedynka, klasyczny zygzak budujący dwójkę, fala trzecia i następnie A, B, C, D i E. Ten wariant jest już prawdopodobny. Tak jak powiedziałem, wariant alternatywny zakładałby przeciągnięcie jeszcze w czasie tej formacji trójkąta, czyli ukształtowanie fali D, powrót na falę E i dopiero silniejsze wybicie wzrostowe. Natomiast w obu tych wariantach poziom załamujący układ falowy to okolice 115,85. Oczywiście to, który wariant będzie słuszny, w dużej mierze będzie zależało od tego, jak będzie wyglądał ten ruch wzrostowy od dołka zakładanej fali E. Na chwilę obecną ewidentnie można go rozpisać jako pięciofalową formację wzrostową, więc wydaje się, że wariant mówiący o zakończeniu trójkąta jest tym scenariuszem, na chwilę przynajmniej obecną, bardziej prawdopodobnym. No i przechodzimy do najciekawszej pary walutowej, do euro-dolara, który buduje znowu bardzo trudny, skomplikowany układ. Po ogłoszeniu decyzji o uruchomieniu programu skupu aktywów spadliśmy ponad 5 figur. Te minima zostały ustanowione w poniedziałek po ogłoszeniu wyborów w Grecji, no i następnie ten walor rozpoczął budowanie pewnego ruchu wzrostowego. Ten ruch wzrostowy będzie tworzył najprawdopodobniej trójkąta. Pytanie jest tylko takie, czy to jest trójkąt w swojej strukturze krótki w czasie i w zasięgu, czy bardziej rozbudowany, bardziej skomplikowany. Pewną niedogodnością jest to, że obecnie oba warianty równie prawdopodobnie można rozpisać, czyli prawdopodobieństwo wybicia tej formacji i wzrostów jest niewiele większe od prawdopodobieństwa kontynuacji ruchu spadkowego. W wariancie moim podstawowym, czyli tym czarnym, ukształtowaliśmy falę A, następnie budujemy A, B, C, D i falę E, która również jest trójkątem, czyli zbudowaliśmy niebieskiego trójkąta, w którym ostatnia fala E również była trójkątem, który zakończył nam falę B. I według tego scenariusza ukształtowana jedynka, dwójka i powinno nastąpić wybicie tych istotnych stref i dojście do okolic nawet 1,1540, gdzie znajduje się równość fali C, tej potencjalnej fali C, do fali A. Ta korekta typu zygzak mogłaby zakończyć albo falę A, czyli pierwszą nogę w większym trójkącie, bądź też całą korektę wzrostową. Wszystko zależy od tego, jak rozpiszemy wcześniejszą falę drugą. Można na chwilę obecną rozpisać ją jako i prostego zygzaka, i korektę płaską wydłużoną. Dlatego oba warianty są możliwe. Z drugiej strony jest to wariant trochę mniej prawdopodobny. Ten cały ruch wzrostowy, czyli do lokalnych szczytów, możemy rozpisać jako falę A, następnie falę B, falę C, falę D i tą konsolidację jako ostatnią falę E w trójkącie. Czyli wtedy trójkąt przybrałby trochę inną formę, a od tego miejsca B, czyli używając linii przerywanej, trójkąt mógłby wyglądać mniej więcej tak. I ten trójkąt mógłby już zakończyć falę czwartą, co sugerowałoby dalszy ruch spadkowy. Cała trudność polega na tym, że w tym pierwszym ruchu najdłuższa w czasie, jak i w zasięgu, jest fala A. Natomiast w trójkątach zazwyczaj takiej sytuacji nie ma i trójkąty zazwyczaj budowane są dość długo w czasie. To, o czym można w tym momencie powiedzieć o sytuacji technicznej na euro-dolarze, to że w najbliższych godzinach musi nastąpić wybicie. No i w zależności od tego, czy dojdzie do wybicia górą czy dołem,
ten scenariusz będzie w mocy, ten scenariusz będzie grany. Mój główny scenariusz zostanie załamany po przebiciu dołka w fali A, czyli poziom 1.12.61. Bardziej agresywnie przebicie poziomów 1.12.78. Złamanie tego poziomu prawdopodobnie zaneguje dalszą możliwość wzrostu. Ale co jest jeszcze ważne, na co warto zwrócić uwagę, to na tą pomarańczową linię trendu, na której dzisiejsze spadki się zatrzymały. Praktycznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i szósty raz doszliśmy do tej linii trendu. Z drugiej strony od góry, no znowu bardzo istotne ograniczenia. Dwa górne ramienia trójkątów, większego i mniejszego trójkąta. Co więcej, strefa oporu zbudowana z tych czterech, pięciu czy nawet siedmiu szczytów, w zależności jak to policzymy. Co więcej, ta przerywana linia pokazuje 23,6% zniesienia Fibonacciego w fali trzeciej, czyli pierwsze istotne zniesienie korekcyjne. No i co więcej, do tego może potrzebny jest wykres w dłuższym terminie, na wykresie czterogodzinowym zielona linia trendu spadkowego wyrysowana po tych dwóch szczytach odpowiednich fal czwartych. Czyli bardzo istotny opór i gdyby się udało wybić ten opór, czyli gdybyśmy wzrośli powyżej poziomu 1.13.70, to bardzo prawdopodobny byłby dalszy ruch wzrostowy do okolic 1.15-1.15.50. Natomiast z drugiej strony załamanie poziomu 1.12.80 czy tych 78 oznaczałoby prawdopodobnie kontynuację spadków na nowe wieloletnie minima. Obecnie kurs się napręża, za kwadrans będą informacje o wskaźniku cen konsumpcyjnych, czyli inflacji we Włoszech, średnio istotny wariant, istotna dana. Więcej istotnych danych makroekonomicznych dzisiaj nie ma, więc prawdopodobnie zadecyduje technika. Z teorii Falliota 55% prawdopodobieństwa dla dalszego scenariusza wzrostowego, 45% dla scenariusza spadkowego. Niestety źle to wygląda, jeśli chodzi o prawdopodobieństwa, no ale jest to dość niewdzięczna struktura. To, co teoretycznie powinno rozstrzygnąć, to to, czy ta fala wzrostowa jest zbudowana z trzech fal, czy zbudowana z pięciu fal. Natomiast ani na mniejszych wykresach, pięciominutowych, na jednominutowym, nie mogę kategorycznie rozstrzygnąć, czy jest to pięciofalowa, czy trójfalowa formacja, dlatego też nie mam w tym momencie pewności, czy też nie mogę przypisać większego prawdopodobieństwa do któregoś z tych scenariuszy. Czy wykresy o większych interwałach czasowych coś interesującego nam mówią? Na razie tak naprawdę nie, choć jedna rzecz istotna na wykresie euro-dolara, na wykresie miesięcznym. Doszliśmy do 62% zniesienia Fibonacciego impulsu wzrostowego zapoczątkowanego 15 lat temu w 2000 roku, czyli jest to najpopularniejszy poziom, na którym tendencja korekcyjna, czyli korekta budująca falę drugą, mogłaby się zatrzymać. Choć oczywiście ograniczenia wynikające z kanału. Dalej, zasięg wybicia wynikający z tej niebieskiej formacji trójkąta, a także równość fal wskazuje na dalszy potencjał spadku w ujęciu średnioterminowym do okolic 1.03.80-1.0, czyli do parytetu. To pokazuje nam scenariusz średnioterminowy czy długoterminowy. Natomiast te 62% Fibonacciego na razie pozwoliło na pewne odbicie. I czy to odbicie będzie kontynuowane? No, to wszystko w najbliższym czasie się wyjaśni, tym bardziej, że trochę już zaczyna brakować czasu. No i jeżeli dzisiaj nie dojdzie do wybicia, to my po prostu wraz z kolejnymi godzinami pokonamy te techniczne opory z czasem. Więc czas to jest coś, co powinno faworyzować wariant wzrostowy. Dlatego też jeśli miałoby dojść do przełamania i do ruchu spadkowego, on powinien najprawdopodobniej nastąpić dzisiaj. Jeśli chodzi o pozostałe walory, czyli i dolara kanadyjskiego, i polską złotówkę, którą obserwuję, tu na razie więcej interesujących rzeczy się nie pojawiło, natomiast na złotówce jest jedna istotna rzecz, którą należałoby pokazać.
No i spróbuję dzisiaj w komentarzu popołudniowym kilka słów więcej na temat tego crossa powiedzieć, ponieważ mamy potężne objęcie Bessy na wykresie miesięcznym. W ostatnich dniach widać ruch umacniający złotówkę. Zabrakło trochę fundamentu dolarowego, no i ten scenariusz do dalszych wzrostów wcale nie jest taki pewny, wcale nie jest taki przesądzony. Szczyt w okolicach 3,90 prawdopodobnie powinien zostać złamany, natomiast to jest scenariusz długoterminowy, więc wcześniej może dojść nawet do korekty w okolice 3,30, przepraszam, i dopiero kontynuacji ruchu wzrostowego. Choć nie przesądzam, to jest jedynie sygnał świeczkowy, natomiast ta tendencja umacniająca złotówkę widoczna jest również na pozostałych crossach. Na końcu dzisiejszego webinaru, zanim przejdziemy do funta ponownie, chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć na temat franka, który ewidentnie rozgrzewał rynki finansowe w ostatnich dniach. Bardzo silny ruch powrotny na polskim notowaniu z frankiem, który w dużej mierze wspierany jest przez ruch wzrostowy na eurofranku. Tutaj może również pokusimy się o dłuższy scenariusz. W przypadku tego waloru być może budowany jest trójkąt. To nie jest jeszcze przesądzone. Ten trójkąt prawdopodobnie mógł się zakończyć wcześniej na eurofranku. Natomiast problem po stronie tego waloru czy tej waluty jest taki, że znowu pojawił się silny ruch ze strony Szwajcarskiego Banku Narodowego. O co chodzi? Po raz kolejny Szwajcarski Bank Narodowy zaczął interweniować i tak naprawdę ten silny ruch wzrostowy, który widzimy z okolic 97, czyli 8 figur wzrostu, 800 pipsów wzrostu, spowodowany jest interwencjami Szwajcarskiego Banku Narodowego. Mianowicie na razie w kuluarach mówi się o tym, że Szwajcarski Bank Narodowy postanowił ustanowić pewien korytarz w okolicach 1,05-1,10 i ponownie interweniuje, aby ustabilizować trochę ten kurs walutowy. Dlatego mamy silny ruch powrotni i tak samo na polskim notowaniu, czyli frank do złotówki. Natomiast moim zdaniem w ujęciu długoterminowym, jeśli tylko Szwajcarski Bank Narodowy przestanie być stroną transakcji, albo jeśli te informacje zostaną w sposób oficjalny potwierdzone, na przykład raportem o rezerwach walutowych, to powinien nastąpić silny ruch zgodny z trendem. Innymi słowy, spekulanci powinni przetestować determinację Szwajcarskiego Banku Narodowego do dalszej obrony własnej waluty, co w ujęciu eurofranka mogłoby spowodować spadek na nowe minima i w ujęciu polskiego crossa również wzrosty na nowe szczyty. Tyle dygresji natomiast na temat franka, cały czas mocno rozpalony walor o bardzo dużej zmienności, zdecydowanie ponadprzeciętnej jak na eurofranka. SNB się miesza, więc ja na razie zostawiam tą parę walutową z boku. Jeśli w końcu Szwajcarski Bank Narodowy przestanie ingerować, wtedy prawdopodobnie kontynuacja ruchów wzrostowych. Natomiast jak widzimy, niewielkie wzrosty po publikacji konstrukcyjnego wskaźnika PMI, kilkanaście pipsów powyżej, rynek w dalszym ciągu się konsoliduje. No i jeśli nie doszłoby do silniejszego ruchu na euro-dolarze, to prawdopodobnie ten walor nie będzie mieć siły do dalszych wzrostów. To są wszystkie informacje na dzisiaj, które chciałem Państwu przedstawić. Z mojej strony dziękuję za uwagę i zapraszam w czwartek